Dzisiejszy vlog rozpoczynamy w jednym z ulubionych miejsc k-poperów w Seulu, czyli na Myeongdong-gu, gdzie znajduje się mnóstwo sklepów z k-popem, a my przyszłyśmy tutaj w jednym celu, mianowicie zdobyć najnowszy album MONST. Chłopaki mają dzisiaj fansign i w momencie, kiedy się dowiedziałyśmy, że się on odbędzie podczas naszego pobytu w Korei, to uznałyśmy, że nie możemy przegapić kolejnej okazji na zobaczenie MONST, jako że bardzo ich lubimy, więc teraz szukamy sklepu z k-popowymi albumami, jako że chłopaki teraz promują się z Kawi Baibo, żeby kupić najnowszy album. Jak widać, udało nam się znaleźć album, kosztował on 15 tysięcy, aczkolwiek miałyśmy mały problem, żeby go znaleźć, ponieważ w momencie, kiedy weszłyśmy do sklepu z albumami, prześledziłyśmy uważnie każdą półkę, aż w końcu spytałyśmy panią, która sprzedawała albumy, czy ma MONST. Okazało się, że oczywiście, że ma. Mało tego, ten album stał tuż za nami i trzeba było być nami, żeby go nie zauważyć. I jako że udało nam się znaleźć album, to teraz idziemy do metra, żeby pojechać do Gangnam, gdzie odbędzie się fanzine. Robimy bardzo szybki unboxing, żeby po prostu wydobyć ten album z tej folii i zobaczyć, jaką mamy kartę. I uwaga, uwaga, kto tam się trafił. Szukamy karty. I Roda! Także bierzemy ten album ze sobą i teraz czekamy na autobus. I to już jest nasza trzecia przesiadka akurat z miejsca, w którym kupiłyśmy ten album. I jesteśmy podekscytowane i bardzo chcemy zobaczyć minę chłopaków, jak nas zobaczą po raz kolejny, tylko że tym razem w Korei. Dotarłyśmy już na miejsce i jest tutaj całkiem spora kolejka fanów i przez okno też widać MONST. Z naszego pierwszego fansignu, w którym brałyśmy udział i muszę wam się przyznać, że na początku byłam bardzo zestresowana, ponieważ zupełnie nie wiedziałam co i jak, gdzie powinnyśmy stanąć, co powinnyśmy robić, gdzie powinnyśmy usiąść i to wszystko było takie zupełnie nowe. To był nasz pierwszy fansign w Korei i cieszę się, że to był nasz pierwszy fansign MONST, ponieważ widziałyśmy już chłopaków kilka razy w Polsce i po pierwsze naprawdę chciałyśmy ich zobaczyć ponownie w Korei. Chciałyśmy się przekonać, jaka będzie ich reakcja, bo zrobiłyśmy z nimi już kilka wywiadów i miałyśmy nadzieję, że nas pamiętają i pamiętali. I teraz pokrótce wam opowiem, jak to w ogóle wyglądało. Więc na początku, jak już weszliśmy do tego miejsca, które wam wcześniej nagrałyśmy, można tam było kupić album i merch i okazało się, że można kupić album na miejscu, także teraz możemy wam powiedzieć, jaka jest różnica między przyniesieniem własnej kopii, a kupieniem albumu na miejscu, ponieważ jak widzieliście wcześniej już w tym filmiku, kupiłyśmy jedną sztukę albumu na Myeongdong-gu i drugą na miejscu, tym razem trafiła mi się karta z Narachanem i różnicy w cenie nie było żadnej, aczkolwiek w tych albumach kupionych na miejscu znajdował się selfie ticket, o czym w ogóle nie wiedziałyśmy, zupełnie się tego nie spodziewałyśmy, także trafił mi się przypadkowy selfie ticket z Narachanem, więc mogłam sobie zrobić na miejscu w Korei z nim zdjęcie. Było chyba tak
samo zaskoczony jak ja, ale okazało się, że mamy podobny kolor włosów i nas to bardzo rozbawiło. Także po kupieniu albumu każda z nas musiała wylosować numerek i ten numerek odpowiadał miejscu, na którym miałyśmy usiąść. Na początku siedziałyśmy zupełnie po różnych stronach tej kawiarni, ale potem wymieniłyśmy się tymi numerkami i w sumie siedziałyśmy obok siebie, także stresowałam się trochę mniej, bo gdyby Karol nie był obok, to prawdopodobnie zupełnie bym nie wiedziała, co zrobić. Ale jak już zajęłyśmy miejsca, to wtedy każdy po kolei według swojego numerka podchodził do chłopaków z albumem. Można było w tym albumie przykleić takie małe karteczki z pytaniami do chłopaków albo karteczkę z własnym imieniem. Jeżeli ktoś nie miał tych karteczek, to staff rozdawał te karteczki i najważniejsza była właśnie ta karteczka z imieniem, żeby chłopaki wiedzieli, jak zadedykować swój autograf. Także ja bym bardzo wam teraz chciała powiedzieć, jak wygląda mój album, ponieważ ja nie zadałam chłopakom żadnych pytań, a poprosiłam ich, żeby narysowali mnie. Także tak wyglądam w wersji narysowanej przez Naraczana. To jest bardzo, bardzo ciekawy rysunek. Sami możecie powiedzieć, czy jestem podobna, czy nie. Następny jest chyba Roda. Tak, dokładnie. Tutaj jest moja karta i to ja w wersji Rody. I jeszcze rysunek Bitsona, który powiedział, że nie jest najlepszy w rysowaniu i spytał się, czy mu ufam. Powiedziałam, że oczywiście, że mu ufam. Także tak wyglądam w wersji Bitsona. Dodatkowo każdy dostał banerek z okazji urodzin Rody, któremu wszyscy zaśpiewaliśmy 100 lat. I kiedy już przyszła nasza kolej, to mogłyśmy usiąść przy każdym członku po kolei i z nimi porozmawiać. Myślę, że trwało to tak około minuty, może dwóch, wtedy oni podpisywali album, można było spytać ich o cokolwiek. Ja wtedy poprosiłam ich właśnie o rysunki, rozmawialiśmy o Polsce, o Korei i to było takie naprawdę dziwne uczucie, kiedy już stałam przy tym stole i wiedziałam, że zaraz będę mogła usiąść i z nimi porozmawiać i miałam taką pustkę w głowie, o czym ja chcę z nimi rozmawiać, ale kiedy już usiadłam na tym krześle, to nie przestawałam mówić i powiedziałam im wszystko, co chciałam, wylałam całą swoją miłość do najnowszego comebacku i oczywiście poprosiłam ich, żeby przyjechali jak najszybciej do Polski. To było naprawdę, naprawdę miłe, takie fajne doświadczenie, nowe doświadczenie dla nas. Może następnym razem, gdy pójdziemy na jakikolwiek fansign, będzie trochę lepiej, będziemy trochę bardziej przygotowane, ale teraz przynajmniej już wiemy, jak to wygląda. Mała anegdotka ode mnie jeszcze odnośnie reakcji chłopaków na nasz widok, bo to było bardzo zabawne. Jak już przyszli, usiedli przy swoim stole, to Naraczan jako pierwszy nas zauważył i od razu nas wskazał, powiedział chłopakom, że tam siedzimy, więc pomachali do nas i to było takie naprawdę miłe, że nas pamiętają. Później oczywiście przy stole też już były nawiązania do tego, co tam się dzieje w Polsce, wiadomo było, o co chodzi. I na sam koniec też Naraczan jeszcze raz do nas podszedł, jak już wychodzili i przybił z nami piąteczki, więc to jest takie naprawdę kochane z ich strony. A kiedy miałam już iść od Naraczana do Bitsona, to Naraczan jeszcze raz zabrał mój album i dopisał tutaj Love You. Ale to jeszcze nie koniec vloga, ponieważ jest dopiero 18, więc życie w Korei zaczyna się mniej więcej o tej godzinie, a my mamy jeszcze sporo planów. Dojechałyśmy do DDP i jeżeli oglądaliście nasze vlogi z Korei z tamtego roku, to doskonale kojarzycie ten budynek, nazwałyśmy go wtedy UFO. I wtedy byłyśmy obok niego codziennie, to była nasza główna stacja przesiadkowa. A teraz jesteśmy tutaj pierwszy raz, jeżeli chodzi o tą podróż. Trochę nas zebrało na wspominki, postanowiłyśmy zajrzeć do środka, porozglądać się trochę dookoła. Co się tutaj zmieniło? Brakowało nam tego widoku. Szukamy sklepu SM Entertainment, który podobno się znajduje w Dongdaemun Design Plaza i w internecie przeczytałam, że trzeba wejść wejściem D3, które znajdowało się gdzieś mniej więcej tutaj, ale weszliśmy do środka i w środku nie ma zupełnie nic, więc szukamy dalej. Sklep jest z zupełnie innej strony niż było napisane w internecie, ale w końcu udało nam się go znaleźć. Weszłyśmy do innego sklepu i tutaj na przykład można zrobić sobie taki bryloczek z twarzą swojego biasa i tu jest na przykład twarz Chena, tu jest twarz Jimina,
A ten broszek w ogóle wygrał wszystko. Wyszłyśmy już ze sklepu, tym razem niczego nie kupiłyśmy, ale w SM Stadium można znaleźć rzeczy, których nie ma w żadnym innym sklepie i to są takie rzeczy robione ręcznie, na przykład breloczki z nazwami zespołów albo z imionami członków z konkretnych zespołów i to jest coś, czego nie znajdziecie w innym miejscu. A teraz się położyłyśmy, nadal jesteśmy na terenie Dongdaemun Design Plaza. Nasza miejscówka wygląda tak. Uznałyśmy, że najwyższy czas na relaks, więc położenie się na środku ulicy jest świetnym pomysłem. Jak widać, w Korei jest to normalne. A w tle jeszcze słyszycie pianino. I kilka kroków od DDP znajduje się to. I to jest naprawdę piękny widok nocą. I dzisiejszy dzień skończymy w McDonaldzie, jako że bardzo nam brakowało bulgogi burgera, którego nie można dostać nigdzie indziej, tylko w Korei. Więc mamy bulgogi burgera z jajkiem, dwie kole zero i frytki. Całkiem standardowy zestaw, ale szukałyśmy jakiegoś jedzenia na Dongdaemun i nie mogłyśmy się na nic zdecydować. Ale potem idziemy spotkać się też ze znajomymi, z którymi też prawdopodobnie będziemy coś jeść, także tyle na razie nam wystarczy. Smacznego! Wróciłyśmy już do hotelu, dzisiaj troszeczkę wcześniej, ponieważ zamierzamy chociaż troszeczkę się wyspać, co się jeszcze nie zdarzyło od momentu naszego przylotu do Korei. Ogólnie mamy bardzo dużo planów, ale ciągle wyskakują nam jakieś niespodziewane eventy i rzeczy typu na przykład dzisiaj ten fansign z MONT, z czego jesteśmy bardzo zadowolone, ponieważ strasznie chciałyśmy zobaczyć chłopaków na żywo jeszcze raz, szczególnie w Korei, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda, więc my jesteśmy z tego jak najbardziej zadowolone i mam nadzieję, że takich niespodzianek od losu będzie jeszcze więcej, tak samo jak było z tym NCT Dream na lotnisku w Incheon, jak tylko przyleciałyśmy, spotkałyśmy NCT i to było takie wielkie wow. Ale ten dzień właśnie dobiegł końca, dostawcie łapki w górę, jeżeli wam się podobało, jeżeli chcecie więcej vlogów z Korei, zasubskrybujcie, kliknijcie oczywiście dzwoneczek, żeby być na bieżąco, żeby niczego nie przeoczyć. I co? I wyczekujcie kolejnych filmów, zostawcie komentarze i do zobaczenia jutro!